Czas na 7 wspaniałych pytań z Adrianem Nogowskim, skrzydłowym MMTS Kwidzyn i reprezentacji Polski. Drogi Adrianie, pytanie pierwsze. Jak po półrocznej współpracy mówił do ciebie trener Zbigniew Markuszewski? Opowiedz historię. Powiem szczerze, nie, żartuję, pozdrawiamy Marcina Turza. Trener Zbigniew Markuszewski po półrocznej, tak, to myślę, że to nawet po roku było, mówił do mnie Ariel. Potem jak się nie zgadzało imię, bo koledzy mu podpowiedzieli, że jednak mam inaczej na imię, to mówił do mnie Arek. Aż w końcu powiedział, że mam włazić bezosobowo. Po dwóch latach okazało się, że dowiedział się, jak mam na imię, czyli Adrian. Pytanie drugie. Miałeś piękne, bujne i długie włosy. Co i dlaczego się z nimi stało? Poszedłem do wspaniałej szkoły, gdzie poznałem wspaniałych ludzi. I oczywiście cieszyli się ogromnie chłopacy, bo to jest chrzest w SMS-ie w Gdańsku, że jak ktoś przychodzi, nowy zawodnik, no to chrzest wygląda na tym, że obcina się włosy. I dostaje się oczywiście tam po tyłku, no to tam wiadomo. No ale z kolei, że ja miałem długie włosy, no to nie mogli się chłopacy doczekać, bo nikt prędzej nie miał takich długich włosów. No i oczywiście przyszedłem chrzest, obciąłem włosy, no już nie odrosłem. Lepiej w takiej fryzurze? Lepiej, ale tamto były czasy wtedy z tymi długimi włosami. No ale nieważne, było, minęło. Pytanie trzecie. Od kogo i dlaczego dostałeś ksywkę Hałabała? To się wiąże z zakładem pewnym. Hałabała, ale Hałabała dostałem od Tolka? Od Tolka. Miałem długą brodę, strasznie długą brodę i wyglądałem jak ta postać z bajki Hałabała. No ale to nie było nic takiego większego, no zapuściłem, miałem wygrać zakład, nie poddałem się, ale nie dostałem nagrody. Pytanie czwarte, któremu z zawodników chciałeś sprawdzić cojones w trakcie gry i jak to się skończyło? Tyle tych było historii, nasz zawodnik, były zawodnik w sumie, tu miał mały epizod w MMTS-ie, miał cojones, sprawdziło się, że miał cojones, pokazał oficjalnie, że miał cojones, to była taka pewna impreza też, to może nie na boisko, ale jak wypiliśmy kolację i potem poszliśmy na śniadanie, to w międzyczasie okazało się, że miał cojones, pokazał, mam świadków, tutaj cała drużyna. Rozumiem, że kolacja była smaczna. Kolacja była bardzo smaczna. Pytanie piąte, co podjadasz wieczorami ze swoim starszym synem? Z moim starszym synem podjadamy kinderki. Lubimy kinderki, nie po to pracuję ciężko przez cały dzień, żeby sobie wieczorem nie zjeść kinderków. Rozumiem, że nie wpływa to absolutnie na twoją formę. Wpływa na mój portfel. Dobre, nie? Dobre. Pytanie szóste. W MMTS-ie są kary finansowe za nietrzymanie odpowiedniego poziomu tkanki tłuszczowej. Ile razy w tym sezonie jej uniknąłeś? W tym sezonie nie uniknąłem ani razu w miesiącu, żebym nie zapłacił kary finansowej za tkankę. Trener wyznaczył takie progi, które są nieosiągalne, razem z kolegą Bartkiem Dudkiem, który... Ale się okazało, że wziął się za siebie facet i 10 kilo w 2 tygodnie. No ale efekt jojo, 20 kilo za w przyszłym miesiącu więcej. Czy przypadkiem jest to wina tych kinderków? Pomidor. I pytanie siódme, ostatnie. Poza grą w piłkę ręczną zajmujesz się wychowaniem dzieci i prowadzisz firmę transportową. Jak ty to wszystko ogarniasz? Utang jazz, utang fizy, nie, słuchajcie, no jakoś mi się to udaje ogarnąć, ciężko jest. Chłopacy mi tutaj często pomagają wieczorami, szczególnie jak muszę jechać gdzieś po kierowcę jakiegoś albo jest jakaś awaria, to zawsze mogę liczyć tutaj na chłopaków. Bartek w pierwszym roku, jak prowadziłem działalność, pomagał mi praktycznie co tydzień, we wtorek zawsze gdzieś tam jechaliśmy po kierowcę, no i zawsze go gdzieś tam znajdowaliśmy. To było 7 wspaniałych pytań z Adrianem Nogowskim. Dziękuję ci bardzo.